Nie chcę, żebyśmy się zapchali przed głównym daniem. By zmierzyć ślady na drzwiach, George potrzebował dłuższej miarki. Może to krytyk kulinarny pobiera próbki makaronu? Zadrapania były dość głębokie, ale jak to zmierzyć? A gdzie się podziały pierożki? Przed chwilą tutaj stały. Przyniesie pan nam wodę? A teraz ocenia pierożki ravioli. Chyba smakują mu bardziej niż makaron. Ciągnął go za sobą po podłodze. Zadrapania na fotelach były krótsze niż na drzwiach, no i o wiele głębsze. George dowiódł, że ślady się różniły. Gnioki była niewinna. Ale w takim razie, kto podrapał fotele? George musiał rozwiązać zagadkę. Musiał ustalić, kto zostawił rozdarcia. Nigdzie nie było widać niedźwiedzia ani dinozaura. Gdzie jest nasz chleb czosnkowy? Zamówiliśmy go pół godziny temu. Wasz kelner rusza się jak mucha w smole. Och, przepraszam, miskuzi. W tej chwili go państwu przyniosę. O, to nie jest kelner. Naszym zdaniem to krytyk kulinarny. Niech pani nie żartuje. To prawda, pierożki mu smakowały. Tych śladów wcześniej tutaj nie było. Pojawiły się teraz. Jeszcze nie widziałem tak wnikliwego krytyka kulinarnego. To nie jest krytyk kulinarny ani kelner. To jest małpa. Prawdziwy naukowiec nie poddałby się bez walki. George musiał się uspokoić i pomyśleć na chłodno. Giorgio, ale skąd ty się tutaj wziąłeś? No proszę, oni go znają. To wcale nie jest małpa. George pokazał im swoje odkrycia. O, Giorgio, jesteś nieoceniony. Dowiodłeś właśnie, że gnioki jest niewinna. Jestem taki szczęśliwy, że zaraz machnę dwie wielkie blachy eklerek. Dokładnie, eklerki dla wszystkich, na koszt firmy. Gratulacje! Mistrz spaghetti upiekł tyle ciastek, że bardzo się zmęczył, bo George myślał jak naukowiec. Ale miał małpi apetyt.
Idealna piramida. Wygląda na to, że świetnie sobie radzę bez żadnej pomocy. Czy mogę znów prosić o pomoc? Chciałbym największą paczkę, ale nie chciałbym zepsuć wystawy. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą. Nie, tę paczkę pod tamtą. Pięknie, dziękuję. Ten sklep ma naprawdę niezwykłą obsługę. George cieszył się, że nie trafił do sklepu z cegłami. Tej pani przydałaby się pomoc małpki. O, czyli moja piramida nie była idealna. A to co takiego? To projekt nowego wystroju naszej witryny. Będzie na niej drzewo, kolorowe piłki i tak dalej. No to nie mogę się już doczekać. Ja też, ale ustawimy to dopiero, gdy wróci syn. Tymczasem odłożę projekt w bezpieczne miejsce. O, był tu przed chwilą. Sprzedawca nie musiał czekać na syna. George może mu wszystko ustawić. Najpierw poszukał drzewa. Znalazł jedno za pudłami. I kolorowe piłki. A nad piłkami znalazł łańcuchy do wieszania. Przecież ten projekt sam stąd nigdzie nie wyszedł. Coś niesamowitego. Wróciłem, żeby powiedzieć wesołych świąt. No. No, to wesołych świąt. Co się stało? Dlaczego ludzie życzą mi wesołych świąt? A okno? Ten pomysł jest genialny. O, cześć, Georgia. Nie wiem, ile pan płaci tej małpie, ale na pewno za mało. To wyjątkowo pomocny pracownik. Też tak sądzę. Pracowałeś tu przez cały dzień? Pomagałeś klientom? Zrobiłeś to? Tato, ta witryna, którą wymyśliłeś, ściągnęła nam masę klientów. Sklep jest pełen. Racja. To chyba pierwsza z naszych dorocznych lipcowych wyprzedaży świątecznych. Pomysłu naszego pracownika miesiąca, George'a. Możemy zejść z witryny? Mamy lipiec. Gorąco tu. Wiem, wiem. Pan ze sklepu wszystko mi już powiedział. Jestem z ciebie bardzo dumny, George. Pracuj tak dalej, a niedługo sam sobie kupisz piekarnik. Ale mam coś, dzięki czemu milej będzie się czekało. Doskonały lukier. George'owi zdawało się, że poznaje ten zbliżający się ogon.
Ale to nie mógł być Serdel. Serdel aż tak by się nie rozpędził. Ciekawe, ile było w mieście jamników na wrotkach. To był koniec. Serdel żałował, że postanowił wypróbować buty z kółkami. Nie chciał ich oglądać nigdy więcej. Pies na wrotkach? Ależ ty jesteś utalentowany. I taki przystojny. Z drugiej strony dobrze wyglądał w butach z kółkami. Jeśli poćwiczy, może się stać miejscową sławą. Dobry piesek. Jazda po chodniku na wrotkach z kotem na grzbiecie to najgorsze, co Serdel mógłby sobie wyobrazić. Do czasu. Jej! Deska tego kota jest jakby z psa! Gnioki zauważyła, że gdy chłopak się pochyla, deska skręca. Postanowiła spróbować. George'owi zdawało się, że poznaje tego latającego psa, ale to nie mógł być Serdel. Serdel by nie latał. Z drugiej strony, ile w mieście mogło być psów jeżdżących na wrotkach z kotem na grzbiecie? George pomyślał, że może teraz pokazać Serdelowi, jak się hamuje. Niezależnie od starań George'a jechali coraz szybciej i szybciej. Zdawało mu się, że już nigdy się nie zatrzymają. Ale się zatrzymali. Serdel, tak cię martwiłem. Gdzieś ty... Ale jesteś ubłocony. O, chyba nie on jeden się tu ubłocił. Lokatorzy nie mogą zobaczyć nas w takim stanie, Serdel. Przyniosę ręcznik i zaraz cię wytrę, piesku. Chodźmy już do domu, George. Hej, zaczekaj. George? Serdel był pewien, że gdyby małpa i kot nie przeszkadzali, nauczyłby się jeździć na wrotkach. Zaraz, nie było tu dwóch par wrotek. Pewnie mi się przywidziało. Thank you.
George nie miał szans dosięgnąć dna tego otworu. Dzień dobry. Widział pan George'a? Jakiś czas temu poszedł do sklepu i... Sklepu? Widziałem, jak ominął sklep i pobiegł dalej. A, to tam jest ten plac budowy. Mam nadzieję, że George nie nabroił. To było trudniejsze, niż się wydawało. Do tego też musiała być maszyna. Wczoraj dokładnie przejrzałem i nie znalazłem błędu. Żeby było bezpiecznie, trzeba to rozebrać i zacząć od nowa. Inaczej silny wiatr albo wstrząs mógłby doprowadzić do zawalenia budynku. Co to za dźwięk? Hej, hej, hej! Budowa zamknięta! Przestań! Tu nie jest bezpiecznie. Wyłączę młot pneumatyczny. Patrzcie, uszkodzona rura z wodą. To osłabiało fundamenty. Nie wiedzieliśmy. Uciekajcie! O! Mam nadzieję, że George nie miał nic wspólnego z tym. Jest mi bardzo przykro. Nie miałem pojęcia, że małpa może zniszczyć budynek. Może zapłacę za śniadanie? To nie runęło przez George'a. Budynek z tej strony nie był bezpieczny. Będę go musiał rozebrać i zacząć od początku. Wcale nie. Możemy wszystko uratować, jeśli zmienimy projekt. Bardzo spiczaste, nowoczesne i jeszcze zaoszczędzę. Wspaniale! Jak mam ci dziękować? Wiem jak. Proszę. No to na co jeszcze czekamy? Przyniesiemy go fryzjagodami dla wszystkich. Tak właśnie ciekawski George pomógł zaprojektować budynek i dostał go fryzjagodami. A, czy może pan powtórzyć? Co pan powiedział? Halo, ósemka, siódemka, czy wy go zrozumieliście? Ja go nie zrozumiałem, ale mu wierzę. Dobra robota. Teraz jest w porządku. Aha!
Zawiadowca? Znowu jest wszystko nie po kolei. Zrozumiałem. Powiedział pan do tyłu, prawda? Prawdziwe pociągi były jeszcze prostsze w obsłudze niż kolejka zabawka. Trzeba było tylko przerzucić piątkę do przodu. George stał się świetnym zawiadowcą stacji. Piątka znalazła się na przedzie, a za nią ósemka, siódemka, dziewiątka i szóstka. Szóstka, siódemka, dziewiątka, ósemka i piątka. Siódemka, piątka, szóstka, ósemka i dziewiątka. 6, 9, 7, 5, 6, 8, 9, 7, 7, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 8, 7, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 8, a potem 356. Wydaje mi się, czy przy mikrofonie siedzi małpa. To już nie była zabawa kolejką. George potrzebował pomocy. Flint był ciągle na zewnątrz i zajadał kanapki. Nie wiedział, że małpka jest w opałach. George nie rozumiał, dlaczego dzwonek nie dzwoni. Więc jeśli całe kanapki są takie same, to ich połówki także, prawda? Dzięki, że siedziałeś przy sterze. Ja się tym zajmę. To była zwariowana przejażdżka. Podobałoby ci się, George. George nadal chciał być zawiadowcą, ale tylko u siebie w domu, gdzie mógł jeść kanapki w całości, bo ich przecinanie na pół prowadzi do kłopotów. Był przyjemny letni poranek. George odprowadzał pana w żółtym kapeluszu do metra. Przepraszam, że tak szybko idę, ale nie mogę się spóźnić. George? Był obok, kiedy wychodzili. Ale George zobaczył coś tak niebywałego, że musiał przystanąć. Ha, o, jesteś. Jakaś fajna zabawka? A, przecież masz już podobnego dinozaura. Chcesz piekarnik? George nie miał jeszcze zabawki, która robi torty. Słodkie i pyszne torty. Przykro mi, George, ale to jest drogie, a w zeszłym tygodniu dostałeś drogą zabawkę. Czy możemy omówić to kiedy indziej? Spóźnię się do pracy. Przykro mi, ale nie kupię ci wszystkich zabawek. I bądź grzeczną małpką.
Skoro pan nie mógł tego kupić, George będzie musiał to kupić sam. Musiał tylko znaleźć pracę i zacząć zarabiać. Ale pan Szklany nie potrzebował nikogo do mycia okien. Mistrz Spaghetti nie potrzebował pomocy w zmywaniu. To był jeden z tych dni, gdy nikt nie chce pomocy małpki. Nowa letnia witryna naprawdę przyciągnie klientów, tato. Tu będzie palma. Na ścianie piłki plażowe. Do tego hawajskie girlandy. Bardzo dobrze. Podoba mi się. Kupienie wszystkiego zajmie mi kilka godzin. Potem urządzimy witrynę. Jak zostaję sam, przydałyby mi się jeszcze dwie ręce. Wtedy byś wyglądał całkiem jak George. Chciałbym tak mieć czterorękiego pracownika. Czteroręki pracownik? Wygląda na to, że ktoś potrzebuje małpy. Pomoc małpy będzie tak przydatna, że George pewnie zarobi na piekarnik w jeden dzień. Hej, pracujesz tu? Świetnie. Muszę wybrać banany. Pomożesz mi? Muszą być bardzo słodkie. Piekę dla mamy ciasto z kremem bananowym. George znał jeden sposób na znalezienie najsłodszych bananów. Te banany powinny leżeć pod ladą, nie na wierzchu. A może te banany za tobą? Nie te banany przed tobą, te z tyłu. To spróbuj tych bananów za nimi. Dzięki. W żadnym sklepie nie spotkałem się jeszcze z tak dobrą obsługą. Dzień zaczął się od łup, łup, łup. Słyszało to wiele osób, ale tylko jedna była tak ciekawska, że musiała sprawdzić, co się dzieje. Jej! Plac budowy robi wrażenie, no nie, George? Tak to będzie wyglądało, kiedy skończą. Kapelusz! Łapcie go! Pomocy! Musiały być jakieś ważne skrzynki. Metalowe na zewnątrz, pysznie kanapkowe wewnątrz. Ale na budowie było tyle wspaniałych maszyn, że George nie tracił czasu na jedzenie. Maszyny są ciekawsze, kiedy robią hałas.
Słyszycie? No i znów to samo. Dlaczego mój budynek trzeszczy i się chwieje? Myślę, że grunt pod fundamentami się przesuwa, ale nie mam pojęcia gdzie ani dlaczego. Wszystko ma być tu bezpieczne. Do czasu rozwiązania tego problemu zamykamy budowę. George! George! Zejdź na dół! To nie jest plac zabaw! Kolego, to pańska małpka? A to jest pański kot? Nie. Nie, ale ja znam tę kotkę. O, niegrzeczna kicia. O, no, to stawiam wam śniadanie. Następnego ranka pan w żółtym kapeluszu zajmował się własną budową. Dzień dobry, George. Co chcesz na śniadanie? Gofry czy naleśniki? Niech będą gofry i naleśniki. O, przykro mi, George, ale nie ma już jagód. Może znajdziemy jakiś inny dodatek. No tak, możesz też pójść do sklepu i kupić jagody. Uważaj, George, to jest dziesiątka. Bądź więc bardzo... ostrożny. Nagle George zauważył, że czegoś brakuje. Nie było łup, łup, łup. Może skończyli? Budynek był gotowy. Jagody musiały zaczekać. Budynek nie był gotowy. Ale nikt przy nim nie pracował. Może to był dobry moment, żeby wszystko obejrzeć, nikomu nie przeszkadzając. Jak George zapłaci za jagody? George pomyślał, że kompasowi należy się trochę jagód za pomoc. Ulubioną zabawką George'a, kiedy był na wsi, była kolejka. Halo? O, cześć, Bill. Zjazd miłośników latawców się skończył. Będę wracał do domu pociągiem numer 7. Dobra. Czy wiesz, o której będzie tu na stacji? 7 przyjeżdża dokładnie o 15. Świetnie, do zobaczenia. Na razie. George, będę musiał pojechać na stację kolejową po Billa. Chcesz może jechać ze mną? Na razie jest jeszcze za wcześnie. Zostało parę dobrych godzin. Zaraz ci to wytłumaczę. To jest pociąg, w który wsiądzie Bill. A to ty i ja. Nawet jeśli będziemy na stacji wcześniej, będziemy musieli czekać, aż pociąg Billa dojedzie stąd, tutaj. No dobrze. Pojedziemy na stację wcześniej, żebyś ją sobie obejrzał. Ekscytujące. George jeszcze nigdy nie był na stacji kolejowej. Dzień dobry. Jak się miewacie? Wybieracie się na wycieczkę? Ja zawsze wolę wypłynąć łódeczką. My nigdzie nie jedziemy. George chciał popatrzeć na pociągi. Ach tak. A może chcesz wejść na górę i zobaczyć kolejowe centrum dowodzenia? Obcy mogą wchodzić? Oczywiście. Mój brat jest zawiadowcą, a ja mu przyniosłem lunch. Cześć, Flint. Cześć, Clint. Poznaj proszę, to George, a to... A to jest pan w żółtym kapeluszu. Widuję pana w mieście czasami, bo rzuca się pan w oczy jak...
Jak ktoś, kto rzuca się w oczy, bo jest na żółto. Tak, a tamta mała małpka chciała zobaczyć, jak jeżdżą prawdziwe pociągi. Ach tak, a ja jestem zawiadowcą stacji i widzę stąd wszystkie pociągi kursujące na trasie. Muszę mieć na oku każdy z nich, żeby jechały zgodnie z planem. Proszę, widzisz? Pociąg z numerem 1 powinien dojechać tu pierwszy. Numer 2, drugi. Numer 3, trzeci. I tak dalej. Dokładnie. Muszę dopilnować, żeby pociąg numer 1 wyprzedził dwójkę. Numer 2, przerzucam cię na lewy tor, żeby jedynka mogła przejechać. Dobrze, zrozumiałem. Wystarczy mały manewr i załatwione. George pilnie obserwował pracę pana zawiadowcy Flinta. Teraz jedynka pierwsza przyjedzie na stację. Widziałeś? Chodź za mną. A oto i jedynka, jest tu na czas. Teraz już wszystko wiesz i możesz zawiadywać stacją. Zjemy coś? Nie, dzięki. Na wielką kolej północną robisz ze mnie balona? O, a ciebie co znowu ugryzło? O co ci chodzi? Twoja jest większa. Moja jest mniejsza po brzegach, jak coś, co jest mniejsze po brzegach. Przeciąłem każdą na pół, a połówka to połówka. Zaraz zrobię ci nową i sam zobaczysz, że się mylisz jak stąd do kolejnej stacji. Będzie pan sędzią dla porządku. Nie powinien pan pilnować porządku na torach? Niech się pan nie martwi, zawsze jem lunch na dworze. Gdyby coś się wydarzyło, odezwie się ten dzwonek. George może zostać. Tam nie ma czego zepsuć. Pamiętaj, żebyś mi był grzeczny. Zdaniem Serdela w słoneczny dzień najlepiej być jamnikiem. To o wiele godniejsze niż być spoconym i zmęczonym człowiekiem. Już pan wrócił z maratonu? Zdobył pan puchar? 17. miejsce? Moje gratulacje! Spokojnie. Wciśnij ten przycisk. Może stać tu, obok nagrody za wielki sprint. Dzięki pucharom nie zapomina się swoich dokonań, bo trzeba je czyścić. To akurat dostałem za zdobycie i opisanie góry żółtego kapelusza. Będziesz kiedyś zdobywał puchary. Puchar to taka nagroda za jakieś osiągnięcie. Na przykład za to, że jesteś świetną małpką? George uznał, że nie ma na to wielkich szans, ale może za coś innego, kiedyś. O, cześć, Giorgio. Giorgio, słuchaj, dzisiaj jestem sam w kuchni, więc... mógłbyś... Gotowe. Dziękuję bardzo. Grazie. Mój nowy deser. Lodowa gnocchi. Dla ciebie, Giorgio.
Niech to będzie nagroda dla pomocnej małpki w podzięce za wytrwałą pracę. Ta porcja lodów była pierwszym pucharem George'a. Puchar to nagroda za jakieś osiągnięcie. Zrobić. To nieładnie roztapiać nagrodę dla pomocnej małpki. Giorgio, coś ty zrobił. Zostawiłeś lodową gnioki na słońcu? No, może mi się to nawet jeszcze do czegoś przyda. Tym razem nie stawiaj jej na słońcu, bo ci się roztopi. Teraz George wiedział, że musi chronić swój puchar przed słońcem. Częstowałbyś mnie odrobinką swoich lodów? W takich chwilach George rozumiał, że jest genialny. Dzień dobry, George. Chcę jeszcze pospać 5 minutek, dobrze? Zgadza się! Ta oto kolejka górska będzie was wiozła i podrzucała z prędkością 70 km na godzinę! Zajrzyjcie na wesołą wyspę! Nasz Turbo Python 3000 już na was czeka! To rozkaz kapitana! Nie wątpię, że to jest fascynująca zabawa. Ale ja mam dzisiaj wiele spraw do załatwienia i nie mogę tam iść. Tak jak mówiłem, ubiorę się i ruszamy na wesołą wyspę jeździć Turbo Pythonem 3000. Tylko nie zjedz ich wszystkich naraz, dobrze, George? Cześć, Steve. Betsy? Cześć. Jak się masz, George? Hej, jeździliście już Turbo Pythonem 3000? My na nim byliśmy 9 razy, to rekord. No i co? Warto? Steve się darł za każdym razem. Będziemy jeździć dalej. Idziecie? Każdy chciał się przejechać Turbo Pythonem 3000. Poza panem w żółtym kapeluszu, który bał się kolejek górskich i wciąż pamiętał swoją pierwszą i zarazem ostatnią przejażdżkę. Był wtedy jeszcze chłopcem w żółtym kapeluszu. Od tamtej pory kolejki górskiego rozstrajały.
Dzisiaj jestem już dorosły. Nie ma powodu, żeby się bać kolejki górskiej. Udanej przejażdżki. Chce mi się pić. Chwileczkę. Przykro mi, ale nie możesz wsiąść na turbopytona 3000. Musisz być przynajmniej taki duży. A nie jesteś. Wielka szkoda. To dotyczy też ciebie. Możemy wsiąść bez ciebie? Właśnie. Niestety, mierzymy do czubka głowy, nie do czubka kapelusza. Naprawdę będziesz musiał trochę podrosnąć, przyjacielu. George chciał wiedzieć, ile musi podrosnąć. Kiedy się zmierzył, był tego wzrostu, co postać z planszy, więc chyba już urósł. Nie tak się mierzy wzrost. Szkoda, że nie mam linijki. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znak mierzy 5 patyczków Lukrecji, a ty mierzysz... Raz, dwa, trzy, cztery patyczki Lukrecji. Możesz wrócić, kiedy podrośniesz o 1 patyczek. A na razie korzystaj z innych atrakcji. Tyle świeżego śniegu, który aż się prosił, żeby się nim bawić, ale był za głęboki. Cześć, George. Pewnie miastowy nigdy wcześniej nie widział nart biegowych, co? Świetnie się na nich przemieszcza po głębokim śniegu. Mogę ci oddać swoje stare biegówki. Pojeździłbyś ze mną? Było świetnie. George wyglądał na nartach jak małpka na nartach. Poradzisz sobie z tym wzgórzem? Na nartach George mógł wejść wszędzie, gdzie był śnieg. Tak mu się zdawało. Na stromy stok nie możesz wchodzić na wprost, George. Wchodzisz za kosami. Gdy staniesz, ustaw narty pod kątem. To nie zsuniesz się z powrotem. Bardzo dobrze. Świetnie, George! O to właśnie chodzi! Z góry rozciągał się wspaniały widok. George widział domy i gospodarstwa. Tam był jego dom. Wtedy pomyślał, że lepiej wrócić do domu. Pan robił ostatnie kakao. A nikt nie może się oprzeć pociągającej mocy kakao.
Nawet pan w żółtym kapeluszu. Ciekawe, co to za dźwięk. Rozejrzę się szybko po okolicy. Zaczekaj. Nie wyglądało to dobrze. Coraz bardziej oddalał się od domu. Hej, George! Tu na dole! Nie wiem, co wydawało ten dźwięk! Teraz jadę do domu! Baw się dobrze! Przynajmniej stąd jechało się w dół. George pomyślał, że zaraz będzie w domu. Na pewno da się złapać tę nartę. No, lepiej mieć jedną nartę niż żadnej. George bardzo się cieszył. Po raz pierwszy jechał na prawdziwy biwak. Serdel też bardzo się cieszył, bo no cóż, George jechał na biwak. Nareszcie jedno spokojne, leniwe popołudnie. Dobrze, rozglądaj się uważnie dookoła, żebyśmy nie zabłądzili. A ja mam kompas. Pokażę nam, w którą stronę iść. Najważniejsze to znaleźć dobre miejsce na biwak. To są śledzie namiotowe. Wbijesz je w ziemię? W twoim plecaku jest młotek. Na biwaku to nieodzowna rzecz. Ognisko w bezpiecznej odległości od namiotu. A teraz nazbieraj chrustu w lesie. Dobra robota, George, ale lepiej odsuń się trochę. Ogień zapłonął równym płomieniem. Zrobiło się ciepło i można było opiekać piankę marshmallow. George obudził się rano gotowy na wszystko. Na wszystko poza jednym. Wracamy do domu! Nie wiem, kiedy znowu wybierzemy się na biwak, ale niedługo. Obiecuję. Prawdziwy biwakowicz jest zawsze gotowy. A nie, George. Przez najbliższy tydzień George nie zdejmował plecaka. Miał go zawsze i wszędzie.
Nie, George. Nie dziś. I tak było codziennie. Biedny George. Nie wiem, kiedy go znowu zabiorę na biwak. Wie pan, od lat nie byłem na biwaku. Zaraz. Może to jest pomysł na mój następny wolny dzień. Biwak. A George pojedzie z nami. O, to fantastycznie. George, chcesz jechać na biwak z serdelkiem? George nie pierwszy raz biwakował i chciał się pochwalić swoim sprzętem. Jednak dla serdelka widok George'a z młotkiem był niepokojący. Po co ci kompas, George? Zaraz włączę nawigację i gotowe! Każde miejsce będzie dobre. W końcu nocujemy w przyczepie. Miasto zalewała fala gorąca. Panował straszny upał. Ale jednemu mieszczuchowi wcale nie było za gorąco. George wyjechał na wieś. Tam było o wiele chłodniej. To miał być skok na bombę? Ja ci pokażę skok na bombę! George uwielbiał wieś. Było tam wiele świetnych rzeczy, których nie ma w mieście. Można było usłyszeć głosy żab, poczuć powiew spod skrzydeł kolibra latającego wokół kwiatów. Nocą oglądało się rozgwieżdżone niebo. Co robisz, George? Patrzysz w gwiazdy? Nikt dokładnie nie wie, ile na niebie jest gwiazd. Nawet naukowcy. Wtedy George pomyślał, że może ktoś powinien to sprawdzić. Naukowcy na pewno byliby bardzo wdzięczni. George postanowił, że zostanie małpą, która policzyła wszystkie gwiazdy. Najważniejsza zasada – trzeba zapisywać, ile gwiazd się policzyło. George zaznaczał każdą w swoim notesie. Dwie najważniejsze zasady – odróżniać gwiazdy od świetlików i zapisywać, ile gwiazd się policzyło. Trzecia zasada. Poprzednie zasady są nieważne, gdy się zaśnie. Bo kiedy wrócimy następnego wieczoru, trudno stwierdzić, które gwiazdy były już liczone. Wczorajsze liczenie się nie liczy. Trzeba zacząć wszystko od nowa. Wyjście jest jedno. Liczyć szybko, żeby zdążyć przed zaśnięciem. O tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 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 Ale George nie był dość szybki. Dzień dobry! O, cześć, Bill. George do późna liczył gwiazdy. Szkoda, że nie da ich się policzyć teraz. A one tam są, wiesz? Ale ich nie widzimy, bo słońce bardzo jasno świeci.
George nie był tego taki pewien. Zastanawiał się, co naprawdę dzieje się z gwiazdami w dzień. Może śpią? A może są zdmuchnięte, jak świeczki? A może jest taki jeden Lesio, który je gasi? Tak czy inaczej, nie da się liczyć czegoś, czego nie ma. George nie rezygnował. Na pewno istniał sposób pozwalający policzyć gwiazdy, a potem iść spać. George musiał go poznać. Wielka odwrócona czapka. Może być punktem odniesienia. George policzy wszystkie gwiazdy pod nią, potem przeniesie się na drugą stronę. Miał już system. O, na dziś już skończyłeś, George. George lubił odwiedzać profesor Mądralską, która robiła tyle ciekawych rzeczy. Tym razem pracowała przy starcie rakiety. A pan w żółtym kapeluszu miał lecieć w kosmos. Jest pan gotów polecieć w kosmos jako pierwszy zwyczajny obywatel? Oczywiście! Tam jest miejsce tylko dla jednej osoby, ale mam tu dla ciebie krzesełko, żebyś mógł się przyglądać. To jest dr Alvin Einstein i profesor Antoni Pizza. Chorety, czy jest pan krewnym słynnego? Nie, nie jestem. Ja też nie. W naszej stacji kosmicznej skończyły się zapasy. Został orzeszek. Był pod poduszką fotela. Ten pan w żółtym kapeluszu dzisiaj przywiezie wam zaopatrzenie. Czy to oznacza, że możemy zjeść nasz skarb? Tak, możecie go zjeść spokojnie. Tak więc, to jest rakieta zaprojektowana przez profesor Mądralską. O. Pańskie zadanie polega na tym, by zrzucić im prowiant we właściwym momencie. Później połączy się on automatycznie ze stacją kosmiczną. Może pan to zrobić? Oczywiście. Profesor Pizza i ja wnosimy dodatkowy ładunek, który dostarczy pan z żywnością. George był bardzo ciekaw, co to za ładunek. George, nie ruszaj. To specjalistyczny, bardzo drogi... szopracz? Zamieszka z kosmonautami, a my będziemy badać jego życie w kosmosie. George mógł zajrzeć do wszystkich pojemników, poza jednym. Co tam mogło być? Pokażmy im teraz najważniejsze. To przyciski do zrzucenia ładunku. Trzeba wcisnąć jednocześnie te dwa przyciski na każdej tablicy. Na czterech tablicach naraz? Tak, wtedy, kiedy rakieta minie stację kosmiczną. Nie dam rady. Niestety mam tylko dwie ręce. A, cztery tablice to był pomysł Toniego. Shop Pratch to mój pomysł, a cztery tablice twój. Znowu się zaczyna. Mam twoje maile. Dobrze pamiętam, kiedy to wymyśliłeś. Trzeba będzie zawiesić misję.
albo znaleźć kosmonautę o czterech rękach. Patrzcie! Zawodowy pies portierski jak Serdel lubi uciąć sobie drzemkę, gdy w holu panuje spokój. Ale w budynku, w którym mieszka George... Pilnowanie, by małpka nic nie zbroiła, jest zawsze ważniejsze od snu. Dzień dobry. Wychodzicie na spacer? Nie, idę do lekarza na wizytę kontrolną. Punktualnie jak zwykle. Nie przyszedł pan z... George, dzień dobry. Usiądźcie w poczekalni. Za chwilę wezwę was do doktora. George przekonał się, że w poczekalni u lekarza najważniejsza jest cierpliwość. Tajemniczy dźwięk. George ucichł, żeby dobrze słyszeć. Doktor Baker pana prosi. Doskonale. Chodźmy, George. Wreszcie opuścimy tę poczekalnię. W takim hałasie George nie liczył już, że usłyszy tajemniczy dźwięk. Ciągle czekam na doktora, da zdrowie. Na pewno niedługo do pani podejdzie. Przepraszam, czy doktor na zdrowie już pana widział? Nie. Gdzie on jest? Powinien zaraz przyjść. Czy pani też czeka na doktora na zdrowie? Powinien za chwilę podejść. Dzień dobry panu. Pamięta pan George'a? O, co za pytanie. Nim go poznałem, nie miałem pojęcia, że aparat rentgenowski mieści się w oknie. Widział pan może gdzieś doktora na zdrowie? Jego pacjenci czekają. Nie. Może w radiologicznym? Teraz bardzo proszę zdjąć koszulę do badania. Już się robi. George chciałby być lekarzem. Doktor Baker był taki mądry. A do tego nosił wspaniały biały fartuch. Dobrze, zaczynajmy. Proszę na wagę. O, powinien pan ograniczyć desery. Nieźle pan przytył. Co? Jadam może jednego pączka miesięcznie. Startuję w maratonach. Nie mogłem aż tyle utyć. Tyle co poprzednio. Uff. W ten sposób sprawdza się odruchy, George. Zaczyna mi drętwieć kolano. O, przepraszam. Dostałem małpiego rozumu. Doktorze, na zdrowie! Dobrze, a teraz głęboki wdech. Oj, nie podoba mi się to, co słyszę. A nie, to po prostu George. Jejku! Używałeś kiedyś stetoskopu? Słyszy się przez niego rzeczy, których nie widać. To bicie mojego serca. Ha ha ha.
Pobaw się tym, a my pójdziemy na prześwietlenie.